Kolejny raz podziwiam dzieciaki z domów dziecka, które grają w piłkę nożną. To są niesamowite emocje. Lubię oglądać mecze zawodowych drużyn. Często tu bywam na Legii, na innych stadionach, ale to, co jest tutaj, to są naprawdę niezapomniane emocje. Chłopaki z imprezy na imprezę, bo jestem tu kolejny raz, grają coraz lepiej. I to jest fantastyczne, że możemy ich podziwiać. Myślę, że dla dzieci to jest największa przyjemność i to, co pamiętają, uczestnictwo. Być w Polsce, być w kraju, prawdopodobnie, która większość dzieci po raz pierwszy jest, grać na tak wspaniałym stadionie. Ja myślę, że to są rzeczy, które do końca życia pamiętają. A następnie już granie na boisku i emocje. Oczywiście poziom był różny, ale ten wynik myślę, że nie będzie tak szybko, tak długo pamiętany, jak to, że się tutaj było i się uczestniczyło. To jest naprawdę coś wspaniałego, a pamiętajmy, że różnie ludziom się w życiu układa. Na początku tym właśnie dzieciom nie najlepiej się układało i trzeba pamiętać, że dla nich to jest coś szczególnego i oby dalsza część życia wyglądała zupełnie inaczej. Ta impreza jest naprawdę fantastycznie zorganizowana. Nie ma problemów z wejściem, nie ma problemów z przebywaniem na trybunach. To jest coś takiego niezwykłego, bo warszawiacy przychodzą całymi rodzinami na te mecze, na te mistrzostwa i to też jest coś takiego, co łączy rodziny.